Cześć kochani, jest 24 grudnia, Wigilia, rozpoczynamy tournée, które zakończymy razem z momentem wejścia kwarantanny narodowej, czyli zakończymy o godzinie 001 dnia 28 grudnia, kiedy zamkną nam stoki. Znajdujemy się w Zawoi, na mocnym groniu, gdzie mieliśmy zacząć to turnę. No ale niestety przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, a wczoraj nam powiedzieli, znaczy dowiedzieliśmy się ze strony internetowej, dali komunikat, że stok będzie nieczynny. No w sumie trudno się dziwić, ponieważ nie jest przygotowany w pełni do jazdy, ale pomyślałem i poprosiłem tutaj znajomą osobę, żeby chociaż ze dwa razy wyjechała do góry. Wyjechała w ostatni dzień, kiedy było czynne. Żeby pokazać wam, jakie były warunki w ten ostatni dzień, kiedy to było czynne. Otóż no, warunki były trudne. Było mokro. Były różne połacie, które dzisiaj się jeszcze zwiększyły. No ale cóż. Musimy jechać dalej. Nasze tournée będzie polegało na tym, że będziemy cały czas jeździli na nartach. Będziemy w różnych ośrodkach aż do 28. Może trochę o tej stacji, którą tutaj bardzo dobrze wspominam, a która niestety coraz bardziej sprawia mi smutek, ponieważ jest to naprawdę piękna trasa czerwona, która posiada 1420 metrów. Jest ona podzielona tak naprawdę na trzy części. Jest pierwsza długa, stroma, potem jest kawałek płaskiego do tego momentu i tutaj się rozpoczyna ciężka końcóweczka, na której zwykle są nie najlepsze warunki, no ale ja ją uwielbiam po prostu, tą trasę. Zjechałem na niej najwięcej razy w życiu, mam do niej taki swego rodzaju sentyment. No ale niestety ten wyciąg firmy Poma, którym się tu jedzie 10 minut do góry, ponieważ on ma około 1300 metrów, Męczy, szczególnie tak jak wczoraj było, że padał deszcz, czy takie dni, kiedy jest naprawdę wietrzyście i zimno, no to po prostu tutaj ciężko jest na nim wysiedzieć, bo ta trasa jest po prostu w pewnym momencie monotonna. No niestety, tutaj były plany rozbudowy, były plany wymiany w wyciągu, chociaż żeby tu wymienili ten wyciąg na taki szybki, jak był w Kasinie. Albo nawet nie aż tak szybki jak w Kasinie, ale tego rodzaju co w Szczyrku na Beskidzport Arenie. Chciałbym wam pokazać jeszcze ten widok na Babią Górę. To jest masyw Baby Górski. Właśnie się troszeczkę odsłonił, bo z rana, w sensie, bo już jest rano, ale jeszcze jakieś 15-20 minut temu w ogóle go nie było widać. Widzicie to? No cóż, jedziemy dalej, dowiecie się, gdzie będziemy, w jakich ośrodkach. Jeździmy cały czas, jest godzina 7. 7 jakieś 15. Zostało jakieś 88 godzin do wprowadzenia w Polsce kwarantanny narodowej. Myślę, że to dobry moment na to, żeby właśnie rozpocząć takie tournée. Dzisiaj będziemy w również ciekawej stacji, ciekawym ośrodku, w którym jeszcze nie byłem, znam tylko z opowieści. Jutro również będziemy w fajnym ośrodku, także myślę, że będzie sporo materiału,
którym się dowiecie z następnych filmików. Zapraszam do oglądania następnych filmików. Na razie, widzimy się na stoku.